Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku z League of Legends. Co tam u was? Napiszcie śmiało w komentarzu, bo u mnie dobrze i dzisiaj z tej okazji to ja będę pomagał innym, czyli po prostu będę grał na supporcie. I z tej okazji właśnie wziąłem sobie postać Nunu. Okej, widzę, że... Okej, dobra, pójdziemy na bota. Będziemy tutaj wspierać naszych bohaterów. Ewentualnie, jak będzie się coś działo, to będę po prostu gdzieś tam krążył pomiędzy wszystkimi liniami. Okej, podobnie jak w ostatnim odcinku, czyli z War'u Weekiem, tak samo Nunu to jest postać, którą generalnie po raz pierwszy sobie wybrałem. Nie tyle do nagrywania, co w ogóle po raz pierwszy, więc będzie to dla mnie pewna zagadka dokładnie, co tutaj tą postacią można zrobić. O ile War Weekiem działo, właściwie nie działo, tylko grało mi się całkiem dobrze. No to zobaczymy, jak tutaj będzie się sytuacja przedstawiała. Okej, widzę, że mamy dziewczynkę z zapałkami u nas. Udło. Lepiej nie denerwować je. Jego gniew nie spodoba ci się. Też tak myślę. Aha. Tylko, że to chyba nie jest... Nie są odpowiednie warunki dla Yeti. Chyba za ciepło. Okej, ja tam nie podchodzę. Okej, tym mogę uzdrowić, więc... To było głupie, celując w nią. Okej. W taki sposób też się troszkę sam uzdrawiam. Nie złapiesz mnie. No, dawajcie minionki. I lecimy dalej. Okej, po dwóch będę pomagał sojusznikom w prędkości ataku, jak również biegu. A w ten sposób będę zjadał miniony. Okej. Lodowa kula, która będzie troszkę spowalniała przeciwników i myślę, że można by tutaj troszkę wspomóc naszych, skoro już mogę. Chodź, wracamy. Lepiej nie denerwować Yeti. Jego gniew nie
No dokładnie. Lepiej go nie denerwować. No dawaj, wycofuj. Auć. Dobra, cofamy. No, ale nie zapędzaj się tak maleńka. Okej. No i niestety to u nas. Dobra, ja myślę, że czas by się wycofać, bo... Tak to niewiele zdziałamy. Troszkę za bardzo się zapędziłem. A mogłem jeszcze poczekać te parę sekund na aż. Okej, mam sporo kasy. Postaram się to jakoś dobrze spożytkować. Co ja tu mam? Defensywne. Mógłbym de facto te obie rzeczy kupić. Ale to też byłoby dobre. Okej. Do 400 niestety troszkę byśmy czekali, więc... Na razie to... Jego gniew nie spodoba się. To oleje.
No dawaj, 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 szybciej, biegnij. No. I ładnie. Dobra, cofamy troszkę. Cofamy. W sumie granie jako taki support, gdzie też nie pcham się do walki, też nie jest takie złe. Lepiej nie denerwować Yeti. Jego gniew nie spodoba się. Okej, będziemy tutaj zwiększać prędkość naszych sojuszników. Ładnie. Ale tym sposobem ja powinienem wrócić. Chyba, że nie będę wracał, a troszkę w ten sposób sobie dopomogę. Przeciwnik pokonany. No ładnie. Całkiem... Dwa trupy! O! Troszeczkę go tam zostawiłem, ale... No cóż... Przeciwnik pokonany! Okej, mocy umiejętności, to by mi się też troszkę przydało, bo niestety też obrywam mocno, jak już się na mnie rzucą, więc to, a potem te dwa. Przeciwnik pokonany. Okej, nie lecimy.
Zabierajmy się. Sojusznik pokonany. Już lecę aż. Przeciwnik pokonany. Jednak jeden na jeden to tą postacią w ogóle nie ma takich szans. Mogę stać jedynie w drugiej linii, albo właściwie nawet w trzeciej linii, tylko pomagać innym, licząc na asysty, bo próba samemu powalczenia postacią, która jest de facto do wsparcia, jest zdecydowanie nie na miejscu. Przeciwnik pokonany. Okej. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No ładnie. Zniszczono twoją wieżę. No to już nieładnie. Mana jakoś tak mi się nie kończy. Sojusznik pokonany. Ale... 1000. Dobra, weźmy to. Poczekam jeszcze chwilę. Sojusznik pokonany. No niedobrze. No dawaj, dawaj, dobra. I lecimy. Dobra, ale ja tu mam stać w drugiej linii. Dobra, tego już załatwimy, ładnie. Dobra, tamta zwieje. Tam jest zimno. Oh!
to było bez sensu. Granie na supporcie też nie jest takie złe, jakby się mogło początkowo wydawać. Mam sporo asyst. Pomagam innym. Więc czemu by nie? No i ładnie, kolejne asysty wpadają. Dajmy na wspieranie innych. Dosyć mocno oberwałem. Ale nie jest najgorzej. De facto tak sobie nawet przed tą grą myślałem nad taką jedną rzeczą, że żeby grać później rankingowe mecze, to trzeba mieć minimum 30 poziom, gdzie jeszcze troszkę mi brakuje, bo obecnie mam 12. Ale też trzeba mieć 16 bohaterów. I tak sobie myślałem, że może bym zrobił coś takiego, żeby mieć po 3 bohaterów z każdej kategorii. Kategorii jest 6, jeśli dobrze pamiętam, więc miałbym w tym momencie 18 bohaterów. Nie jest to głupi pomysł. Okej. Punkty many chyba nie są mi tak do końca potrzebne. Jakie poddać? Oczywiście, że nie. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Jedis na drogę. Więc mając 18 bohaterów i po 3 z każdej kategorii, miałbym nawet spory wybór. Zniszczono twoją wieżę. Dobra, cofamy. Pięknie. Przeciwnik pokonany. Lepiej nie denerwować się. Jego gniew nie zna. Alera. Ładnie. Pięknie.
No ale wracając do tego, co opowiadałem o tych dwóch bohaterach, to generalnie z każdej kategorii teraz mam jednego albo... O, znowu się zagadałem. Jednego albo dwóch, bo tam na razie chyba mam 7 albo 8. Nie pamiętam dokładnie. Więc musiałbym sobie gdzieś tam dokładnie przemyśleć, jakich bohaterów z każdej kategorii bym chciał mieć. Mam oczywiście Panteona i tego Wilczka z Wojowników. Tutaj Nunu mam z supportu. Ash bodajże jako dystansowa. Siona jako takiego tanka. I kogo ja jeszcze tam mam? Tą małą dziewczynkę z zapałkami właśnie. Nie pamiętam tylko, jak ona się nazywa. Tą też mam. Więc musiałbym się dokładnie rozejrzeć, jakie postaci chciałbym posiadać w swojej ekipie. Tak, aby właśnie mieć po 3 różne postaci w każdej kategorii. Sojusznik pokonany. A może tutaj pójdę? Ładnie. Się tam panoszy coś za bardzo. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Przeciwnik pokonany. No nie z tym poddawaniem się. Kurde, ludzie. Po co to zaczynać grę, jak zaraz chcecie poddawać?
na drogę. Ładnie. Ładnie. Padam. Padam. Dokładnie. Padam. Upadłem. Bo nikt mi nie pomógł. Ale mówi się trudno. Co tutaj się dzieje? Dwóch na jednego. Aha. To nie wróży zbyt dobrze. Ja bym powiedział, że jest dosyć mocno wyrównana, chociaż teraz oni zdobywają lekką przewagę. Dwa trupy. Weźmy tak. Okej, nie ma co się tam pchać. Cholera, zostaw mnie. To było beznadziejne. Chyba to przegramy. No już raczej to przegramy. Ale cóż, moi drodzy. Granie na supporcie całkiem mi się podobało, więc no co. Może czasami sobie pogram tymi postaciami? Tym rodzajem postaci właściwie, jak sobie jeszcze jakieś wykopię. Tak więc dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze, lajki i napiszcie, co tam ciekawego u was się dzieje w komentarzu. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!